Według ostatnich rankingów najbardziej zakorkowanych miast w Polsce Wrocław zajmuje mało zaszczytne 4. miejsce. Aby ten problem rozwiązać, pojawiają się coraz to nowe pomysły w ramach akcji Wrocław bez korków. Pierwszy pomysł to projekt rozwoju systemu Park and Ride, czyli systemu, który sprawdził się w Europie i zakłada budowę parkingów przesiadkowych na obrzeżach miasta przy węzłach komunikacyjnych, które umożliwiają przesiadkę z samochodu w transport publiczny zbiorowy. W ramach tego projektu zakładamy wprowadzenie jednego biletu na parkingi Park and Ride, komunikację miejską, ale także na kole aglomeracyjną na terenie miasta Wrocławia. Otwarcie parkingu przy i pod stadionem Śląska Wrocław, który tak naprawdę to jest na wzór stadionu Amsterdam Arena, gdzie pomiędzy meczami Ajaxu Amsterdam stadion pełni funkcję parkingu Park and Ride. Mamy obecnie 7 parkingów Parkuj i Jedź. Miasto chce postawić nadal na rozwiązania tego właśnie typu i zbudować 8 kolejnych w różnych dzielnicach, między innymi na Utaszynie, w Leśnicy czy na Biskupinie. Obecnie miasto oczekuje na środki unijne, bez których budowa tego systemu jest niemożliwa. W samym Wrocławiu na 1000 osób przypada aż 530 samochodów. Codziennie do pracy własnym środkiem transportu dojeżdżają także mieszkańcy pobliskich miejscowości. Problem korków to nie jest tylko problem mieszkańców Wrocławia. To jest również problem mieszkańców, którzy dojeżdżają codziennie do pracy do Wrocławia, czy uczniów, którzy dojeżdżają do Wrocławia i nie mają też możliwości korzystać z komunikacji publicznej. System parkingów w takim systemie Parkuj i Jedź nie tylko można budować na terenie Wrocławia, ale również przy stacjach kolejowych w mniejszych miejscowościach, tak żeby one też, tam też można było korzystać z tego, postawić samochód, przesiąść się na pociąg. System Parkuj i Jedź wśród innych państw w Europie działa i dobrze funkcjonuje już od lat 70. ubiegłego wieku. W Polsce wprowadzony został dopiero w połowie lat 90. Te w Polsce systemy Park and Drive, one są stosunkowo niewielkie w porównaniu właśnie z tymi zachodnimi. Niejednokrotnie zdarza się, że to są, można powiedzieć, takie parkingi na kilkadziesiąt samochodów, gdzie w przeciągu 2 godzin one się zapełniają. Natomiast w innych takich miastach zachodnich, jak Berlin, Amsterdam, są to parkingi na 3-4 tysiące samochodów, gdzie ten problem strasznie się rozwiązuje i tutaj właśnie musimy iść dwutorowo i połączyć to właśnie z jednej strony, tak aby te parkingi były monitorowane, aby zachęcić właścicieli samochodów do pozostawienia ich w tym miejscu, a z drugiej tej strony musimy pójść ten właśnie wspólny bilet, tak aby osoby, które zostawiają te samochody, miały możliwość wykupu tego biletu w pakiecie. Parkuj i Jedź to główna koncepcja w ramach akcji Wrocław bez korków. Jednak aby zachęcić mieszkańców do rezygnacji z samochodu, potrzebnych jest jeszcze kilka innych zmian. Rozwiązanie korków nie jest tylko i wyłącznie rozwiązaniem jednego problemu, na przykład zbudowanie więcej parkingu w ramach systemu Parkuj i Jedź. Tak jak w Wrocławiu jest około 2,5 tysiąca miejsc w chwili obecnej, będzie budowanych 8 nowych parkingów. To musi być komplementarne rozwiązanie całego problemu, to jest kolej aglomeracyjna, budowa nie tylko wykorzystywanie obecnych stacji przesiadkowych, ale również przystanków, które są potrzebne, nowe linie tramwajowe, tabor, tak żeby on był alternatywą dla samochodu, dla wygody, którą mamy w samochodzie, a z drugiej strony niewygody, bo spędzamy dużo czasu w korku. System parkingu w Parkuj i Jedź ma także swoje wady. Mieszkańcy skarżą się, że dochodzi na nich do kradzieży. Nie jest to jednak problem, którego nie można by rozwiązać. Parkingi bowiem objęte mają być monitoringiem i dodatkowym oświetleniem. Beata Nowak, Echo 24.